potrzebna jest pewna ciemność, by zobaczyć gwiazdę. W naszej wiecznej podróży przez zawiłości ludzkiego doświadczenia czasem natrafiamy na myślicieli, którzy wydają się całkowicie przeciwstawiać konwencjom i tradycjom. Dzisiaj, kochani słuchacze, zabieram Was w podróż do wschodniego świata, gdzie krzyżują się strumienie duchowości i kontrowersji. Świat Osho, mistrza, który był równie ekstrawagancki w swoim życiu, jak i w swoich naukach. Inteligencja jest niebezpieczna. Inteligencja oznacza, że zaczniesz myśleć samodzielnie, zaczniesz samodzielnie obserwować. Nie uwierzysz w Pisma Święte, uwierzysz tylko we własne doświadczenie. Osho. Podobnie jak w przypadku wielu filozofii wschodnich, nauki Osho dotyczą głębokich prawd o istnieniu, ale przedstawiane są w sposób, który często prowokuje nas do myślenia, wyzwala nasze wewnętrzne ja i zmusza do ponownego przemyślenia naszych najgłębszych przekonań. Niektórzy z Was mogą kojarzyć Osho z serialu dokumentalnego Wild Wild Country na platformie Netflix. Ten głęboko wnikliwy dokument ukazuje złożoność i kontrowersje wokół społeczności założonej przez Osho. Pokazuje on nie tylko fascynującą dynamikę między kulturowymi starciami, ale także pasję i dążenie do duchowej wolności, która napędzała tę społeczność. Zanim zanurzymy się w ten wyjątkowy krajobraz myśli, chciałbym Was poprosić o otwarcie umysłu, otwarcie na idee, które mogą być dla Was nowe, nieznane, a może nawet nieco kontrowersyjne. Bo takie są ścieżki, którymi prowadzi nas filozofia. One zaskakują, dezorientują, a czasami nawet szokują, ale jeśli pozwolimy im, mogą nas także oświecić. Więc zapnijcie pasy i dołączcie do mnie w tej podróży przez wszechświat nauk Osho. Miejsce, gdzie wszystko jest możliwe, a jednocześnie nic nie jest takie, jak mi się wydaje. Twoje całe pojęcie o sobie jest pożyczone. Pożyczone od tych, którzy sami nie mają pojęcia, kim są. Nowy człowiek. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego czujemy się tak podzieleni? Dlaczego to, co jest oczywiste w głębi naszego serca, jedność, wspólność z naturą, z innymi, jest tak często zapominane w naszym codziennym życiu? Osho zwrócił się do ludzkości z zapytaniem, dlaczego czujemy się tak podzieleni? Dlaczego te poczucia jedności, które tak głęboko rezonują w naszych sercach, zdają się ginąć w codziennym gwarze? W jednym ze swoich wykładów Osho mówił o narodzinach Homo Novus, nowego człowieka. Opisywał, jak ludzkość stoi teraz na rozdrożu pomiędzy upadkiem starego porządku, a pojawieniem się czegoś nowego. Współczesna ludzkość przechodzi przez skomplikowany proces transformacji. Starożytni myśliciele mówili o tym jako o śmierci starego i narodzinach nowego. Stary człowiek, uwięziony w swoich iluzjach, ograniczeniach, trwający w cieniu podziałów. Osho twierdził, że możemy wyjść z więzienia, ponieważ więzienie stworzyły nasze własne ręce. Jesteśmy w więzieniu, ponieważ postanowiliśmy być w więzieniu, ponieważ wierzyliśmy, że więzienie to nie więzienie, ale nasz dom. To, co nazywaliśmy więzieniem, jest tak naprawdę naszym własnym stworzeniem. Więzienie naszych myśli, naszych lęków. Osho podkreślił, jak wiele z nas żyje w iluzji separacji od wszechświata. Jesteśmy jak fala oceanu, które zapomniały, że są oceanem. To nasza tendencja do identyfikowania się jako izolowane jednostki, podczas gdy w rzeczywistości jesteśmy częścią nieskończonego oceanu egzystencji. Dla Osho, więzienie, w którym wiele osób czuje się uwięzionych, jest tworem naszej własnej wyobraźni. Ale jest dobra wiadomość. Klucz do tego więzienia jest w naszych rękach, czekając, byśmy się nimi posłużyli i uwolnili siebie. Osho często pytał, dlaczego mimo, że wszyscy mamy potencjał do bycia jak Budda, tak niewielu z nas nimi się staje. Być może, tak twierdził, zapomnieliśmy, jak połączyć się z naturą, wszechświatem, a przede wszystkim z samym sobą. Ale nie musi tak być. Osho wzywał nas wszystkich do bycia nowym człowiekiem. Zachęcał nas do zrozumienia, że prawdziwa duchowość nie polega na rezygnacji, ale na pełnym uczestnictwie w życiu. Być jednością z naturą, wszechświatem i naszym prawdziwym ja. To jest droga do prawdziwej transformacji i tworzenia nowego świata. Osho kiedyś podzielił się z nami refleksją na temat wyboru, który stoi przed ludzkością. Mówił o tym, jak stoimy na skraju dwóch światów. Jednego, w którym ludzie są gotowi zniszczyć siebie nawzajem i całą planetę z powodu błędnych przekonań. I drugiego, świata człowieka, uniwersalnego, który docenia piękno różnorodności, ale jednocześnie rozumie głęboką jedność wszystkiego, co istnieje. Stojąc przed tym wyborem, Osho pytał, co wybierzesz? Czy pozostaniesz przy starej perspektywie pełnej podziałów i konfliktów, czy odważysz się przyjąć nową wizję, w której człowiek żyje w harmonii z całą egzystencją? Osho podkreślał, że to nie jest tylko indywidualny wybór. To jest historia naszej ewolucji, historia naszej zbiorowej świadomości. Wspominał o tym, jak czuć w powietrzu przemianę, jakieś drżenie, które sugeruje zbliżającą się transformację. Opisał, jak dawne instytucje i struktury, które niegdyś były fundamentami naszego duchowego życia, zanikają, pozostawiając miejsce na nowe formy wyrazu.
Osho z entuzjazmem opowiadał o możliwościach, które rodzą się z chaosu. Podkreślał, jak z niewiadomej może wyłonić się niespotykane piękno. Zachęcał do stania się twórcami nowej rzeczywistości, zaczynając od przekształcania samego siebie. Wyobraź sobie, mówił, człowieka, który łączy w sobie ducha mistyka, poetycką duszę i analityczny umysł naukowca. Człowieka, który patrzy na świat z otwartym sercem, dostrzegając jedność we wszystkim. Osho nazywał go świętym człowiekiem. To nie postać z przeszłości, ale wizja człowieka przyszłości, żyjącego w pełnej świadomości. Osho podkreślał, że stary świat jest w odwrocie, ale z jego zanikania rodzi się nowa możliwość. Zachęcał, by pomóc nowemu wzorowi człowieka zakorzenić się w rzeczywistości, byśmy mogli wspólnie celebrować nadejście ery, w której prawdziwość i bycie tu i teraz stają się kluczem do pełni życia. Prawda nie jest czymś zewnętrznym do odkrycia, to coś wewnętrznego do zrealizowania. Przejście kwantowe. Kiedyś, dawno temu, Adinadha, starożytny mistrz z odległej przeszłości, wieki przed Buddą, dokonał czegoś niezwykłego. Adinadha, podążając za głębokim wezwaniem swojego serca, odkrył pewność, że jeśli chcemy rzeczywiście zrozumieć esencję bytu, idea Boga musi zostać postawiona pod znakiem zapytania. W świecie pełnym świątyń i wyznawców Adinadha odważnie stwierdził, że istnienie i jego tajemnice leżą wewnątrz ludzkiego ducha, a nie zewnętrznych bóstwach. Chociaż Budda pojawił się wiele wieków po Adinadhanie, to jego wkładem było wypełnienie pustki, które pozostawił Adinadha, a lekarstwem dla tej pustki była medytacja. Podczas gdy Adinadha miał tendencję do surowych praktyk i ascezy, Budda uważał, że prawdziwa podróż polega na wewnętrznym odkrywaniu. Wielokrotnie odnosił się do pułapek zorganizowanej religii. Mówił o tym, jak zarówno dżynizm Adinadhy, jak i buddyzm Buddy stały się ofiarami kapłaństwa i rytuału. Podkreślał ironię sytuacji, w której Adinadha, który odrzucił Boga, i Budda, który nigdy go nie przyjął, zostali przekształceni w bóstwa przez kapłaństwo. Osho stanowił nową falę w tej dyskusji, próbując uwolnić ludzi od pułapek religii i dogmatu. Osho chciał, aby ludzie doświadczyli istnienia w jego najczystszej formie, bez barier, bez pośredników. Osho wierzył w ludzi i ich zdolność do głębokiej medytacji. Osho nie tylko wierzył w jednostkę, ale także w jej zdolność do doświadczania istnienia w całkowitej ciszy i harmonii. Dla Osho prawdziwa magia polega na prostocie, na byciu w chwili, bez żadnych barier. Świadomy świat, słuchaj swojego istnienia, nieustannie daje ci wskazówki. To cichy, mały głos, to prawda, nie krzyczy na ciebie. A jeśli będziesz trochę cichszy, zaczniesz odczuwać swoją drogę. Bądź tym, kim jesteś, nigdy nie próbuj być kimś innym, a staniesz się dojrzały. Dojrzałość to akceptacja odpowiedzialności za bycie sobą, bez względu na koszty. Ryzyko bycia sobą, oto czym jest dojrzałość. Osho marzył o stworzeniu akademii, która by połączyła medytację z fizyczną esencją bytu. Wiedza, którą często zdobywaliśmy przez wieki, była często przypadkowa, nieskierowana. A ludzkie ciało, niesamowity cud natury, było przez wieki traktowane z niezrozumiałą brutalnością, traktowane jak wroga siła. Osho chciał, aby nauka była świadomie kierowana w stronę potęgi życia, a nie jego niszczenia. Wyobraźcie sobie, powiedział, akademię, która nie tylko promuje wiedzę naukową, ale także ducha kreatywności, sztuki i głęboką świadomość istnienia. Taką, która nie rozdziela tych dziedzin, ale widzi je jako harmonijną całość. Ciało i umysł, według Osho, są nierozłączne. Myślisz, czujesz, medytujesz, a jednocześnie twoje ciało oddycha, trawi i jest w ciągłym ruchu. Są ze sobą połączone w tak subtelny sposób, że każdy gest, każdy oddech jest jednością umysłu i ciała. Ale zamiast celebrować tą jedność, przez wieki byliśmy uczeni odrazy do ciała i ascezy. Dlaczego byśmy mieli torturować coś, co tak wiernie nam służy? Ciało jest jak dom dla duszy, zasługujące na szacunek, miłość i pielęgnację. Ciało, zauważył, jest cudem istnienia. Tak mało wiemy o tym, jak naprawdę działa. Jakie tajemnice skrywa w sobie. Osho namawiał nas, byśmy otworzyli oczy, byśmy zrozumieli i poczuli tą niesamowitą maszynę, w której mieszkamy. A jeśli nie potrafisz docenić własnego ciała, jak możesz docenić innych? Musimy na nowo odkryć siebie, nasze ciała i nasze miejsce w tym świecie. W tej akademii, którą Osho widział w swojej wizji, każdy z nas mógłby znaleźć ciszę, pokój i harmonię. I być może, gdybyśmy wszyscy się tam znaleźli, świat stałby się lepszym miejscem. Dlaczego ludzie nie kochają życia? Dlaczego ludzie nie kochają siebie? Osho mówił o cierpieniu jako o znace, że nie jesteśmy w komunii z istnieniem. Medytacja, według niego, to nic innego jak usunięcie wszystkich barier, myśli i emocji, uczuć, które tworzą mur między tobą a istnieniem. W chwili ich upadku nagle odkrywasz, że jesteś w harmonii. Z całością, nie tylko w harmonii, naprawdę odkrywasz, że jesteś całością. Autentyczna świadomość wewnętrzna jest tym, co ochrania człowieka przed własnym upadkiem. Przez jej rozwijanie człowiek odczuwa potrzebę tworzenia, dodawania piękna do tej rzeczywistości, w której się znajduje.
Osho przekonywał, że sztuka jest tym mostem, który pozwala nam w pełni docenić piękno otaczającego nas świata. Jest to próba wydobycia radości, tańca i świętowania w codzienności. Ale co z nauką? Dla Osho nauka pełniła również ważną rolę. Była ścieżką do odkrywania obiektywnej prawdy. Oba te aspekty, połączone z głęboką świadomością, czynią edukację w pełni kompletną. Ile razy zastanawialiśmy się nad istotą religii? Dla Osho prawdziwy religijny człowiek to ten, który wnosi do świata coś wyjątkowego, świeżego, coś, co sprawia, że świat staje się bardziej kolorowy. Jednak dotychczasowe interpretacje religii, zdaniem Osho, bardziej przypominały więzienie niż wyzwolenie. To, co ludzkość potrzebowała, to nowa wizja. Wizja edukacji, która pozwoliłaby przekształcić ten świat w miejsce pełne radości i miłości. Dla Osho jedyną chwilą, która tak naprawdę się liczyła, to teraz. Bo czyż nie jest tak, że przyszłość zawsze przychodzi do nas jako teraźniejszość? Nie możemy tracić czasu, odkładając życie na później. Osho przypomina nam, że każda chwila jest cenna, bo jeśli nie uczynimy tego świata rajem, to kiedy? Wszystko, co potrzebne, jest już tutaj, w naszej obecnej chwili. Człowiek musi tylko otworzyć oczy i serce. Prawdziwe pytanie nie brzmi, czy życie istnieje po śmierci. Prawdziwe pytanie brzmi, czy żyjesz przed śmiercią? Dlaczego tak wielu z nas nie dostrzega piękna życia? Dlaczego oddzielają się od siebie nawzajem, a nienawiść pożera ich serca? Co skłania ludzi do skrzywdzenia, a nawet zabicia innego człowieka? Dlaczego ludzie nie kochają życia? To były kluczowe pytania, które w jego opinii każdy z nas musiał sobie zadać. Bez ich rozważania twierdził, że nie możemy naprawdę zrozumieć siebie ani świata wokół nas. A fałszywe odpowiedzi prowadzą do iluzji, fałszywych religii, bogów, świątyń i doktryn. W poszukiwaniu prawdziwej esencji, mawiał Osho, musimy zanurzyć się głęboko w nasze prawdziwe ja. Tam leży cała tajemnica życia, miłości i duchowości. Jeśli nie potrafisz kochać siebie, jak możesz kochać innych? A jak możesz czuć miłość do wszechświata, jeśli nie czujesz miłości do siebie? Według Osho, wielu z nas żyje w cieniu swojego potencjału, nie dostrzegając własnej wartości. Stajemy się niczym cieniem, ulotne i pozbawione głębi. Aby naprawdę żyć, przekonywał, musisz naprawdę kochać. Aby naprawdę kochać, musisz być w pełni obecny, w pełni świadomy. Dla Osho cała filozofia życia sprowadzała się do tego jednego. Bycia w pełni świadomym i kochającym. To była jego filozofia miłości i duchowości. Moja medytacja jest prosta, nie wymaga skomplikowanych praktyk. Jest prosta, to śpiew, to taniec, to siedzenie w ciszy. Jedyna medytacja, obserwowanie. Osho opowiedział o pewnym mężczyźnie, który zastanawiał się nad różnicą między uspokajaniem umysłu, a jego całkowitym brakiem. Jeden z nich, starannie kontrolując swój umysł, starał się uspokoić umysł. Jego twarz była napięta, oczekiwał ciszy i spokoju, ale pod tą ciszą, jak Osho to ujął, był jak staw w lecie, na powierzchni, spokojny, ale pełen ruchu poniżej. Drugi mich siedział z uśmiechem na twarzy, po prostu siedział, nie wydawał się starać o cokolwiek. Dla niego umysł był jak przestronne niebo, gdzie chmurki i myśli przemieszczały się swobodnie, nie zakłócając niczego. Wielu z nas wpada w pułapkę, myśląc, że uspokojenie umysłu polega na kontroli, podczas gdy w rzeczywistości chodzi o zrozumienie i doświadczenie przestrzeni, która istnieje poza myślami. Prawdziwa cisza nie jest pozbawieniem dźwięku, ale brakiem hałasu. Podkreślał, że prawdziwa medytacja nie polega na uciszeniu umysłu, ale na bycia w pełni obecnym, w każdym momencie, obserwując myśli i uczucia, bez oceniania. Prawdziwa mądrość nie polega na osiągnięciu pewnego stanu, czy osiągnięcia pewnego celu, ale na zrozumieniu, że wszystko, czego doświadczamy, jest częścią nieskończonego tańca istnienia. A naszym zadaniem jest po prostu być świadomym uczestnikiem tego tańca. Cokolwiek czujesz, tym się stajesz, to twoja odpowiedzialność. Bezwarunkowa miłość, czy toksyczne relacje. W pewnym uroczym zakątku świata pewien mędrzec mówił o złożoności ludzkiej natury. Zastanawiał się, dlaczego ludzie często wpadają w pułapkę porównań, czując się lepsi lub gorsi w stosunku do innych. Mówił, że serce prawdziwych relacji tkwi w bezwarunkowej miłości, która działa niczym alchemik, przekształcający podstawowe metale w złoto. Z refleksją wskazał, że różnice między ludźmi są jedynie iluzją. Choć morderca i Gautama Buddha mogą się wydawać odmienni, w głębi duszy obaj dzielą tą samą iskrę istnienia. Ludzkość, podkreślał mędrzec, nie jest płaska ani jednowymiarowa, jest tak różnorodna jak sama natura. Zauważył, że w sercu każdej ludzkiej duszy jest pragnienie połączenia z kosmicznym istnieniem. Ludzie szukają tego połączenia w miłości, w sztuce, w przyjaźni, lecz często w tej poszukiwawczej wędrówce czują się zagubieni niczym dziecko w lesie szukające matki. To zagubienie stwarza okazję dla tych, którzy pragną władzy i kontroli do manipulowania bezradnymi duszami. Rzekł on, że większość religii próbowała odpowiedzieć na to pragnienie połączenia, ale zamiast tego stworzyły one systemy kontroli, w których Bóg jest przedstawiany jako dyktator, a ludzie jako niewolnicy.
takim świecie kontemplacja i duchowa wolność są zagrożone. Mędrzec, patrząc głęboko w otaczającą go rzeczywistość, wyznał, że nie uznaje żadnego Boga, która miałaby kontrolować czy dyktować ludzkie losy. Wierzył, że wszyscy ludzie są równi, czerpiąc z tego samego źródła istnienia. Jego podejście było egzystencjonalne, bazujące na obserwacji i doświadczeniu. Z pasją mówił, że eliminując fałszywe poczucie wyższości i niższości, możemy zbudować społeczeństwo wolne od faszystowskich tendencji, bo w jego oczach prawdziwa religia nie mogła nigdy wspierać fanatyzmu czy nietolerancji. Zakończył swoje przemyślenia refleksją o miłości, opowiadał, jak miłość jest pożywieniem dla duszy, bez którego człowiek nie może przetrwać. Mówił, że w obecności miłości kwiaty kwitną jaśniej, a owoce smakują słodziej, bo to miłość, podkreślał mędrzec, jest tym, co naprawdę podtrzymuje życie. Takim mędrcem podczas wykładu był właśnie Osho. Prawda nie jest do znalezienia na zewnątrz. Żaden nauczyciel, żadne Pismo Święte nie mogą ci jej dać. Jest w tobie i jeśli chcesz ją osiągnąć, szukaj własnego towarzystwa. Bądź sam ze sobą. Kim jest poszukiwacz przyszłości albo przyszłość poszukiwacza? Osho opowiadał pewną historię o człowieku, który poszukiwał głębokiego znaczenia w zewnętrznym świecie. Ten człowiek był nieustannie pochłonięty zewnętrznymi symbolami, rytuami i dogmatami, które wielokrotnie przyćmiewały prawdziwą esencję duchowości. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wielu tak zwanych świętych i mędrców skupia się bardziej na zewnętrznych aspektach życia niż na wewnętrznym odkrywaniu siebie? Zatrzymali się oni na powierzchni, zamiast kopać głębiej. To, co jest na zewnątrz, jest jedynie cieniem tego, co znajduje się wewnątrz. Osho zwracał uwagę na fakt, że wielu ludzi poszukuje Boga w murach, w świątyniach i świętych tekstach, zapominając, że prawdziwy Bóg mieszka w nas. Wszyscy jesteśmy częścią wszechświata, mówił, i zamiast poszukiwać odpowiedzi na zewnątrz, powinniśmy zwrócić się do naszego wewnętrznego świata. Podkreślał, że prawdziwa religijność nie podlega na ślepej wierze w dogmaty czy rytuały, ale na nieustannym obserwowaniu siebie i swojego miejsca w kosmosie. Ostateczna prawda, mówił, nie jest gdzieś tam, na zewnątrz, jest w tobie, czeka na odkrycie. Podsumowując, Osho podkreślał konieczność życia w teraźniejszości, bycia obecnym w danym momencie i niepozwolenia, by zewnętrzne rozpraszacze odciągnęły nas od prawdziwej esencji bycia. Jego przesłanie było proste. Odkryj siebie, a odkryjesz wszechświat. Cała ludzkość może dokonać skoku kwantowego. Osho patrzył głęboko w kosmiczny teatr ludzkiej egzystencji i zauważył, że społeczeństwo stoi na progu fascynującego momentu. Zauważył, że chociaż ludzka świadomość przez wieki pozostawała nienaruszona, zdarzały się wyjątkowe postacie, które wskazywały drogę ponad ten status quo. Postacie takie jak Budda, Chrystus i Kryszna. Fascynowało go, że chociaż te indywidualne skoki świadomości były rzadkie, coraz więcej wskazówek sugerowało, że zbliżamy się do momentu, w którym całe społeczeństwo będzie mogło podjąć taki kwantowy skok. Zwrócił uwagę na zachodnie społeczeństwa, zwłaszcza na Amerykę, które z ich materialnym bogactwem osiągnęły punkt, w którym ludzie zaczynają szukać bogactwa wewnętrznego. Patrząc na to, powiedział Osho, dostrzegasz, że gdy ludzie osiągną pewien poziom zewnętrznego dobrobytu, rodzi się w nich pragnienie czegoś głębszego. Jest to kontrast między zewnętrznym bogactwem a wewnętrzną pustką, która prowokuje ich do poszukiwania. Mówił o tym, jak ten wewnętrzny głód prowadzi ludzi do eksploracji różnych dróg, od medytacji po narkotyki. Podkreślał, że w tej poszukiwawczej gorączce wielu ludzi może się zagubić, ale jest to naturalna część procesu. Zauważył, że nawet w tym chaosie, nawet pseudoguru mogą odgrywać pewną rolę, prowadząc ludzi do prawdziwej drogi. Ameryka, mówił, nutą optymizmu, może stać się miejscem, w którym ten kwantowy skok świadomości stanie się rzeczywistością. To niesamowite czasy, w których żyjemy. Bądźmy na to gotowi. Oto prosta tajemnica szczęścia. Bez względu na to, co robisz, nie pozwól przeszłości poruszyć twojego umysłu. Nie pozwól, by przyszłość cię zakłóciła, ponieważ przeszłość już nie istnieje, a przyszłość jeszcze nie nadeszła. Życie wspomnienia, życie w wyobraźni, to życie w tym, co nieistniejące. A gdy żyjesz w tym, co nieistniejące, przegapisz to, co istniejące. Naturalnie będziesz nieszczęśliwy, bo przegapisz całe swoje życie. Nigdy nie możemy dojść do punktu, w którym przyszłość się zamyka. W pewnym momencie życia człowiek dostrzega niewiarygodną płynność przyszłości. Obserwując ten fenomen, zauważamy, że to, co w jednej chwili zdaje się nieosiągalne, w następnej staje się oczywiste. Jak rzeka, której bieg nie jest nigdy do końca przewidywalny. Przyszłość również nie jest stała. Osho często podkreślał, że jesteśmy częścią tej wiecznie płynącej rzeki, a nie jej obserwatorami. Kiedy patrzył wstecz, dostrzegał, że wszyscy giganci myśli, wszyscy wielcy mędrcy byli w pewien sposób ograniczeni perspektywą swoich czasów. Ale to nie przyszłość, której się obawialiśmy. To przyszłość pełna nieskończonych możliwości, która zawsze była, jest i będzie otwarta. Dla Osho wszystko, co dotychczas zdarzyło się w świecie idei ducha,
stanowiło część jego doświadczenia, jakbyśmy wszyscy byli rzekami wpływającym do jednego wielkiego oceanu świadomości. Mówił, że nie powinniśmy patrzeć na tradycję jako coś ustalonego i niezmiennego, ale jako coś żywego, co rośnie i ewoluuje. Miał pewne zastrzeżenia do tych, którzy deklarują się jako ostatni. W jakiejkolwiek tradycji, żaden człowiek, niezależnie od jego wielkości, nie może twierdzić, że ma ostatnie słowo w kwestii istnienia. Nie zdają sobie sprawy, że nie może on zatrzymać istnienia swoją własną śmiercią. Wielu proroków przeszło i odeszło. Dlaczego chrześcijanie tak bardzo się boją, że nauka odkryje coś, co jest sprzeczne z Biblią? Muzułmanie tak bardzo boją się, że ktoś powie coś, co wykracza poza Koran. Ale to są wrogowie postępu, wrogowie życia. W rzeczywistości, jak sugerował, obawiamy się postępu i nowych idei, ponieważ mają one potencjał, aby podważyć nasze obecne przekonania. Ale dla Osho prawda była jak woda. Zawsze znajdowała swoją drogę, niezależnie od przeszkód. Wierzył w bycie elastycznym, w bycie otwartym na zmieniającą się rzeczywistość. Był przekonany, że prawdziwi święci to ci, którzy mają odwagę podążać za prawdą, gdziekolwiek by ona nie prowadziła. Bądź realistą, planuj cud. Czy harmonijny świat jest możliwy? W pewnym momencie w historii ludzkości jednostka zaczęła tęsknić za utopią, za doskonałym miejscem wewnętrznego i zewnętrznego spokoju. Osho rozumiał, że ludzka dusza jest pełna chaosu, ale to właśnie z tego chaosu rodzi się piękno. Społeczeństwo, jakby odbijając nasze wewnętrzne lustrzane odbicie, jest podzielone na kultury, religie i narody, które są niczym więcej niż projekcjami naszych wewnętrznych konfliktów. Dla Osho była to jedna z największych zagadek ludzkości. Dlaczego tworzymy te sztuczne podziały, które służą tylko temu, by nas rozdzielić? Z perspektywy, nasz wewnętrzny świat jest bezpośrednio związany z naszym pochodzeniem od zwierząt. Tak jak współczesna psychoanaliza i dawne opowieści ludowe podkreślają nasze zwierzęce korzenie, tak Osho rozumiał, że te instynkty są głęboko zakorzenione w naszej psychice. Nasze wyzwania, jak gniew, zazdrość czy poczucie własności, są rezultatem tej dawnej walki między naszym zwierzęcym dziedzictwem a dążenia do bycia bardziej ludzkim. Jego nauki często koncentrowały się na tym, jak połączyć te podzielone części siebie, aby znaleźć prawdziwe znaczenie i cel w życiu. Podkreślał, że kluczem jest zrozumienie siebie jako jednostki, a nie tylko jako części społeczeństwa. Rozumiał, że społeczeństwo jest odzwierciedleniem jednostek, które je tworzą. Jeśli chcemy zrozumieć problemy społeczne, musimy najpierw zrozumieć siebie. Utopia, idealne społeczeństwo jest możliwe tylko wtedy, gdy każda jednostka rozumie siebie i dąży do pełni swojego potencjału. Podsumowując, w ujęciu Osho poszukiwanie utopii jest wieczną ludzką tęsknotą, ale kluczem do jej znalezienia jest zrozumienie siebie jako jednostki i podjęcie trudu, by stać się najlepszą wersją siebie. Społeczeństwo odzwierciedla jednostki, które je tworzą, więc jeśli chcemy zmienić świat, musimy najpierw zrozumieć i zmienić siebie. Ze mną iluzje są skazane na zniszczenie. Jestem tutaj, by zniszczyć wszystkie iluzje. Tak, to cię zirytuje, to cię zdenerwuje, to mój sposób działania i pracy. Zniszczę cię od podstaw. Dopóki nie zostaniesz całkowicie zniszczony, jako umysł nie ma dla ciebie nadziei. Osho. Osho zastanawiał się nad fundamentalnymi koncepcjami religii. Mówił, że tak jak nie ma fizyki podzielonej na kategorie wyznaniowe, tak samo prawdziwa religia nie może być podzielona. W jego oczach nauka i religia były dwiema stronami tej samej monety. Jedna badająca świat obiektywny, a druga subiektywny. W jego wizji przyszłości ludzkość nie potrzebowała religii w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Zamiast tego mielibyśmy dwie nauki, obie zajmujące się badaniem rzeczywistości. Zastanawiałeś się nad wielkimi instytucjami religijnymi i ich rosnącym wpływem na ludzkość? Osho wierzył, że prawdziwa religia jest wciąż w trakcie narodzin, a te tradycyjne religie, które przez wieki wyzyskiwały ludzkość, ostatecznie muszą odejść. Widział przed sobą świat, w którym kościoły i świątynie stają się reliktami przeszłości, a prawdziwa duchowość rozwija się w sercach ludzi. Mówił, że prawdziwa mądrość polega na przyznaniu się do niewiedzy, a nauka jest tym, co przyznaje się do swoich ograniczeń. Zrozumienie, że jest wiele rzeczy poza naszym zrozumieniem, jest kluczem do prawdziwej mądrości. W głębiej duszy Osho wierzył, że prawdziwa religia polega na doświadczaniu tajemnic istnienia, a nie na próbach jej zrozumienia. Zauważył, jak pewien mąż stanu stawiał czoła zagadnieniom miłości, wiedzy i bytu. Kiedy ten mąż stanu mówił o miłości, nie próbował jej zdefiniować w tradycyjny sposób. Zamiast tego zauważył, że jest to doświadczenie tak głębokie, że umysł nie jest w stanie go w pełni ogarnąć. Miłość, jak mówił, jest czymś, czego doświadczamy sercem, a nie intelektem. Prawdziwa wiedza leży nie tylko w umyśle, ale także w sercu, a przede wszystkim w naszym najgłębszym bycie. Umysł posiada pewien rodzaj wiedzy. Serce inny, ale najgłębsze bycie, źródło naszego życia, ma swój własny, unikalny sposób poznawania. W naszym społeczeństwie zbyt często polegamy na umyśle jako jedynym źródle wiedzy, zapominając o głębszych aspektach naszego doświadczenia. Mówił, że w naszej próbie zrozumienia świata zbyt często pomijamy ciszę, która leży u podstaw wszystkiego.
Osho miał rację, mówiąc, że religie często mylą ludzi, udając, że wiedzą wszystko. Zamiast docenić tajemnicę, nieznaną głębię rzeczywistości, religie często próbują zaszufladkować i zdefiniować to, czego nie można zdefiniować. Ważne jest, aby szukać głębszego zrozumienia naszego miejsca w kosmosie, nie ograniczając się do prostej definicji i kategorii. Kiedy pewien uczony o imieniu Galileusz odkrył, że Ziemia krąży wokół Słońca, naraził się na gniew papieża. Ten papież, uważany za przedstawiciela Jezusa na Ziemi, uznawał się za nieomylnego. Jego przekonania opierały się na Biblii, która mówiła co innego niż Galileusz. Wszyscy papieże przed nim również byli pewni swojej racji, jednak ten, pojedynczy naukowiec, wstrząsnął fundamentami ich wiary. Osho podkreślał ironię jednego człowieka przeciwko wielkiej instytucji. Zauważył, że to, co Galileusz miał do powiedzenia, było nie tylko nauką, ale i głęboką duchowością. Chociaż był jednym z największych naukowców swoich czasów, miał też coś duchowego w sobie. Prawdziwa wiedza polega na zrozumieniu, a nie na ślepej wierze. Każdy krok nauki spotykał się z oporem religii. Ziemia jest płaska według Biblii, nie okrągła. Gdy Kolumb zaczął myśleć o podróży z przekonaniem, że Ziemia jest okrągła, jego rachunki były proste. Jeżeli będę kontynuować podróż bezpośrednio, pewnego dnia muszę wrócić do tego samego punktu, z którego zacząłem całe koło. Ale wszyscy byli przeciw temu. Papież wzywał Kolumba i powiedział mu, nie bądź głupi. Biblia wyraźnie mówi, Ziemia jest płaska, wkrótce dotrzesz do krawędzi tej płaskiej ziemi i spadniesz stamtąd. A wiesz, gdzie spadniesz? Niebo jest nad tobą, a nie możesz spać w górę. Czy możesz? Spadniesz w dół, do piekła. Więc nie wyruszaj w tą podróż i nie namawiaj innych na tą podróż. Prawda jest taka, że religie zawsze były przeciwko wiedzy, a nauka nigdy nie była przeciwko religii. Opowieść o Kolumbie była przykładem tego, jak instytucje oparte na dogmatach opierają się nowym ideom, nawet jeśli te nowe idee są prawdziwe. Podobnie jak Galileusz i Kolumb, nie pozwól, aby ślepe przekonania innych zatrzymały cię przed odkryciem prawdy. Nauka sama w sobie nie jest przeciwna religii. To ludzie, ich uprzedzenia i lęki sprawiają, że tak jest. Prawdziwa nauka polega na eksploracji i odkrywaniu prawdy, podczas gdy religie często opierają się na ślepej wierze i dogmatach. Głębokość prawdy leży poza tymi dogmatami i uprzedzeniami. Osho w tym wszystkim obserwował pewien paradoks ludzkiego postrzegania. Zauważył, że społeczeństwo próbuje stłumić wątpliwości w ludzkich sercach, przekonując ich, że cała pewność jest drogą do zbawienia. Zastanawiał się, czy to nie jest tak samo jak zabić ciekawość, która jest podstawą wszelkiego zrozumienia. Czy człowiek, zastanawiał się, może kiedykolwiek całkowicie uwierzyć bez śladu wątpliwości? A jeśli próbuje, to czy nie jest to próba walki z czymś, co leży w sercu ludzkiego doświadczenia? Z pewnością dla Osho wątpliwość była kluczem do prawdziwego doświadczenia, do głębszego zrozumienia, podczas gdy niektórzy uczyli ludzi, aby wierzyć bez wahania. Osho zachęcał do badania, poszukiwania i pytania. Wierzył, że nie ma potrzeby tłumienia wątpliwości, bo gdy ludzie naprawdę szukają, wątpliwość znika sama. Często mówił o różnicy między wiarą a zaufaniem. Wskazywał na Słońce i Księżyc jako przykłady rzeczywistości, które nie wymagają wiary, ponieważ po prostu są. W jego oczach niektóre formy wiary są proste i czyste, nieskomplikowane przez walkę z wątpliwościami. Wskazywał, że prawdziwa religia polega na zaufaniu, a nie na ślepej wierze. Zauważył też nieścisłości w religiach, które uczyły miłości, ale często kończyły się podziałem i nienawiścią. Było to ironiczne, za wiele religii głosiło ideę braterstwa ludzkości, ale w praktyce stawało się wyłącznie dzielące. Dziwił się, dlaczego niektóre religie tak gorliwie próbowały nawracać innych, zastanawiając się, czy to nie było próbą wewnętrznego przekonania się do własnej prawdy. Dlaczego? Dlaczego to wielkie pragnienie nawracania? Psychologicznie ma to ogromne znaczenie. Osoba, która chce nawracać kogoś, jest osobą, która wątpi w swoją prawdę. Naprawdę próbuje, nawracając ludzi, przekonać siebie, że ma rację. Jeśli może nawrócić tylu ludzi, daje mu to wystarczające wsparcie. Chrześcijaństwo wydaje się być najbardziej fałszywą ze wszystkich religii, ponieważ jest bardziej zainteresowane nawracaniem ludzi niż jakakolwiek inna religia. W rzeczywistości judaizm i hinduizm, które są dwiema najstarszymi religiami, nie są zainteresowane nawracaniem nikogo. Żydzi nie przyjmują nikogo przez nawrócenie. Jeśli Bóg nie uczynił cię Żydem, nie ma innego sposobu. Są wybranym ludem Boga. Jeśli Bóg nie uczynił cię Żydem, oznacza to, że nie jesteś przeznaczony do bycia Żydem. Zostałeś odrzucony. Hindusi mają ten sam pomysł, że to oni są jedynymi ludźmi, którym Bóg postanowił dać pierwszą świętą księgę. Ich Rigveda to niewątpliwie najstarsza księga świata i niewątpliwie jest księgą najstarszej religii. Mają cztery kasty. Kapłanów, wojowników, biznesmenów i nietykalnych. Teraz zadajmy sobie pytanie, jak mogliby kogoś nawrócić i do której kasty mieliby go włączyć? Osho dzielił się z nami obserwacją, że tradycje, które nie stawiają na nawracanie, tak jak judaizm czy hinduizm, mają unikalne spojrzenie na ideę duchowej przynależności.
Osho pytał, czy istnienie to coś, co ludzie nazywają Bogiem. Istnienie, według Osho, to ta rzeczywistość, ta niezmienna prawda, która jest tu i teraz, podczas gdy pojęcie Boga jest jak stworzony przez ludzi obraz pocieszania się dla tych, którzy szukają schronienia w swoich wewnętrznych lękach i zmartwieniach. Wskazywał, że ludzie mają tendencję do kreowania Bogów według własnych wyobrażeń, potrzeb i pragnień. A czyż nie jest to fascynujące, jak tworzymy różne wersje Boga zależnie od naszych osobistych doświadczeń i potrzeb? Dla Osho prawdziwe pocieszenie nie pochodziło od Boga, ale z bycia w harmonii z istnieniem, z tym, co jest wokół nas i w nas. Osho wierzył, że prawda nie wymaga zapamiętywania, nie jest skomplikowana ani wielowarstwowa. Tak, prawda jest prosta. To odkrycie siebie spośród fałszywych informacji od społeczeństwa i kłamstw, które nakładamy na siebie przez całe życie. Osho uczył nas, że jesteśmy jak fale oceanu, które choć wydają się oddzielone od powierzchni, są w rzeczywistości częścią głębokiego i nieskończonego oceanu istnienia. I tak, jak upadek fali nie oznacza końca, ale raczej początek czegoś większego, tak samo nasze życie jest nieskończoną podróżą w odkrywaniu prawdy o naszym istnieniu. Bóg został wymyślony. Osho zauważył, że w nieskończoności wszechświata człowiek, ten mały, kruchy organizm, poszukuje pocieszenia. W tej bezkresnej przestrzeni człowiek, choć jest drobną iskierką, pragnie znaleźć sens. Zastanawiał się, dlaczego ludzie tak desperacko poszukują Boga. Może to wynika z naszej ludzkiej potrzeby zrozumienia tego, co niepojęte. Może to nasza próba znalezienia punktu oparcia w tym chaosie. Osho sugeruje, że Bóg jest produktem ludzkiego strachu i ignorancji. Możliwe, że nasze umysły w swoim starciu z nieznanym wymyśliły tę koncepcję jako formę pocieszenia. Budda, ten wielki obserwator ludzkiej natury, twierdził, że Bóg nie jest niezbędny. Jeśli człowiek spojrzy w głąb siebie i połączy się z głębokim poczuciem istnienia, poczuje jedność ze wszechświatem. Czy to nie jest piękna perspektywa? Czy nie jest to bardziej ekscytujące niż trzymanie się dogmatów i doktryn? Nietzsche uważał, że człowiek jest teraz wolny, ale może jesteśmy wolni nie dlatego, że Bóg nie żyje, ale dlatego, że rozpoznaliśmy naszą własną wewnętrzną moc. Osho wierzy, że Bóg to iluzja, wymysł ludzkiego umysłu. Może ma rację, a może nie, ale jedno jest pewne. Jeśli szukamy prawdy, musimy spojrzeć w głąb siebie. Tam, w ciszy naszej duszy, odkryjemy prawdziwe odpowiedzi. Bądź, nie próbuj się stać. Wszystko, co potrzebujesz, to bycie sobą. Prawdziwa duchowość polega nie na poszukiwaniu zewnętrznych bóstw czy religijnych rytuałów, ale na pełnej autentyczności i uczciwości wobec siebie. Głosił, że nie ma potrzeby szukać boskości w świątyniach czy kościołach, gdy prawdziwa boskość jest w nas samych. Zauważył, że ludzie często boją się tej autentyczności. Wynika to z głęboko zakorzenionych nawyków i przekonań. Ale gdy człowiek staje się świadom, że musi polegać na sobie samym i odnaleźć swoją prawdziwą drogę, odkrywa wewnętrzną wolność. Istnieją dwie główne ścieżki duchowe. Ścieżka modlitwy, skoncentrowana na zewnętrznym bóstwie, i ścieżka medytacji, która skupia się na wewnętrznym oświeceniu. W jego oczach medytacja nie była sposobem komunikacji z Bogiem, ale połączenie się z istnieniem. Było to przebudzenie do prawdy, że jesteśmy nie tylko częścią tego świata, ale samym światem. Podkreślał, że idea Boga często ogranicza ludzką inteligencję, podczas gdy prawdziwe istnienie jest pełne świeżości, piękna i prawdy. W jego oczach buntownik to ktoś, kto żyje według własnych zasad, niezależnie od społecznych czy kulturowych oczekiwań. To osoba, która szanuje swoją wolność i wolność innych. Dlatego buntownika wolność była najwyższą wartością, taką, dla której było warto poświęcić wszystko. Dla wielu ludzi w przeszłości Bóg był esencją, dlatego buntownika esencją była wolność. Przez wieki ludzie szli ścieżkami wytoczonymi przez innych, gubiąc swój własny głos w gwarze tradycji i dawnych nauk. Ale były osoby, które odważnie podążały własną drogą, niezależnie od tego, co mówiła tradycja. Te osoby, które Osho nazywał buntownikami, szukały prawdy wewnątrz siebie, a nie w starych tekstach. Wolność to jego Bóg. Kiedy człowiek podąża za własnym światłem, ryzykuje wiele, ale zdobywa to, co najcenniejsze. Prawdziwą wolność. Te stare teksty, te religie, które dominują nad ludźmi od wieków, często zaciemniają ich prawdziwe ja. Buntownik zrzuca z siebie ciężar przeszłości, aby żyć pełnią teraźniejszości. Rewolucjonista często zastępuje jedno więzienie innym, podczas gdy buntownik dąży do pełnej wolności od wszelkich ograniczeń. Żyjąc w pełni chwilą, bez obciążania przeszłością, buntownik jest jak rzeka, która płynie swobodnie, nieograniczona przeszłymi nurtami. Te tradycyjne religie mogą oferować pewne poczucie bezpieczeństwa, ale często kosztem prawdziwego rozumienia siebie. Buntownik szuka głębszej prawdy, prawda, która leży w sercu każdego z nas, zamiast polegać na zewnętrznych doktrynach. Być buntownikiem to żyć prawdziwie.
to szukać prawdy wewnątrz siebie, a nie w zewnętrznych strukturach. To jedyna prawdziwa droga do wolności i zrozumienia. Nie ma Boga oprócz twojej własnej świadomości. Osz ogłosił, że nie ma żadnego wyższego bóstwa poza własną świadomością. Dla niego w każdym człowieku tkwiła bezpośrednia iskra boskości. Osz krytykował te instytucje religijne, które stawiały się jako pośrednicy między jednostką a jej boskim ja. Osho mówił, że to właśnie te instytucje są winne wykorzystywaniu ludzkiej bezradności w imię władzy. Według Osho, papież niedawno proklamował nową herezję. Ludzie nie mogli już łączyć się bezpośrednio z boskością w sobie, zamiast tego musieli korzystać z usług księdza. Zastanawiał się głośno, czy to nie jest próba utrzymania wpływów, czy może kontrola nad duchową suwerennością tej jednostki. Jeśli ludzie odnajdowaliby boskość w sobie samych, po co by byli im duchowni? Wszyscy ludzie są ze sobą powiązani. Możemy wydawać się oddzielnymi wyspami na powierzchni, ale głęboko, w naszym wnętrzu, wszyscy jesteśmy połączeni w jednym nieskończonym oceanie świadomości. Aby prawdziwie zrozumieć siebie, trzeba uwolnić się od wszystkich zewnętrznych instytucji i dogmatów. Ostatecznie jesteś swoim najlepszym nauczycielem i przewodnikiem. Jesteś własnym mistrzem. Prawdziwa mądrość pochodzi z wnętrza. Ach, moi drodzy, dobiegamy do końca naszej fascynującej podróży przez zawiłości myśli Osho. Czy nie jest to fascynujące, jak jedna osoba, jedna filozofia może równocześnie prowokować, inspirować i dezorientować nas, prowadząc na nas tak głębokie wody refleksji? Chciałbym podziękować każdemu z was, drodzy widzowie, za to, że poświęciliście swój cenny czas, by razem ze mną przemierzyć te tajemnicze aleje ducha i zrozumienia. Wasza obecność, wasze myśli i wasze uczucia naprawdę mają znaczenie. Jeśli czujesz, że to, co dziś przekazałem, w jakikolwiek sposób rezonuje z tobą, jeśli uważasz, że warto podzielić się tym z innymi, prześlij ten film dalej albo pozostaw to algorytmowi i kliknij przycisk Lubię to. Napędza mnie to do działania i przynoszenia wam coraz więcej takich duchowych podróży. Na koniec, z głębi serca chcę powiedzieć, że jesteście dla mnie więcej niż tylko widzami. Jesteście współpodróżnikami w tej niekończącej się podróży przez zrozumienie ludzkiego doświadczenia. Jeśli ta podróż zainspirowała cię do refleksji lub masz jakieś własne przemyślenia na temat filozofii Osho, bardzo zachęcam cię do pozostawienia komentarza poniżej. Cieszę się na myśl o rozpoczęciu z wami dyskusji, odkrywając razem różnorodność perspektyw. A więc z najgłębszym szacunkiem i wdzięcznością żegnam się z wami do naszego kolejnego spotkania. Pamiętajcie, wszechświat jest pełen tajemnic, a my jesteśmy tutaj, by je razem odkrywać. Do zobaczenia wkrótce.